Dla wyjaśnienia dodam, że były 4 tysiące chyba takich wniosków, 4,5 tysiąca w 2023 roku i chyba w 450 wypadkach rzeczywiście Niemcom się udało udowodnić, że to jest nasz ten i wysłali, odesłali nam tych imigrantów i Polska ich przyjęła. Natomiast tu w ciągu 2 tygodni chyba tylko, czy w krótkim czasie, no w zasadzie chyba już po wyborach, Aleksandra Fedorska, której wielki trzeba oddać tutaj zaszczyt, że się naprawdę mocno tą sprawą zajęła i ujawniła tę całą aferę, że tam w ciągu 2-3 tygodni ponad 7 tysięcy ludzi bez żadnego oficjalnego zwracania się. Dlatego nasze źródła oficjalne rżną w głupa i mówią, ale jakie ten, co tu zawracają? No, 187 tych, no bo oficjalnie tyle przyjęto. 7 tysięcy po prostu jest na zasadzie właśnie tak, jak ktoś uchwycił w jednej miejscowości kamerą, że przyjeżdża niemiecki radiowód, wystawia Afgańczyków, prawda, na rynku i w tył zwrot i wraca do siebie.